Może i nie znam drogi, ale wezmę na siebie te brzemię, zaniosę pierścień na górę przeznaczenia, choć nie wiem, czy dam radę sam. Nie martw się, młody poszukiwaczu przygód. Na wyprawę ruszą z tobą jedni z największych bohaterów tego świata. Dzielny rycerz, Sir Arashus, który dostaje zatrucia pokarmowego przy każdym posiłku. Okej. Ostrożny arcymag Heads, który też czasem boi się rzucać zaklęcia i sypia w stajni. Po co on w ogóle jest magiem? Cicho. A na koniec wesprze was łotrzyk o wielkim sercu, Panteusz. W sercu tak wielkim, że w sumie czasem wzrusza się na losy przeciwników i przestaje z nimi walczyć. Co? Mitopia to prosty RPG z 3DS-a, wydany pierwotnie w 2016 roku, a który ostatnio doczekał się usprawnionego wydania na Switchu. Czemu więc chcę wam dziś pokazać grę, która ma na meta średnią 71 od recenzentów, przy ciut lepszym wyniku od graczy? No, odpowiedź leży w samym tytule. W Mitopii wcielamy się w tytułowe Mii, awatary z konsol Nintendo, w świecie, gdzie praktycznie każdą grywalną postać i NPC-a możemy stworzyć od podstaw z użyciem rozbudowanego edytora, a który za sprawą scenariusza i systemów gry, w tym uroczej mechaniki relacji, wchodzą ze sobą w często dość absurdalne interakcje. Jakby więc poradziło sobie TV gry jako drużyna RPG? Spoiler, generalnie to poradzili sobie wyśmienicie, ale nie obyło się bez kilku drobnych potknięć i generalnie dziwnych akcji. Zabawę zaczynamy od zrobienia bohatera. Zacznę więc od siebie. Liderem naszego party będzie Jordek, któremu w ramach dominującej cechy osobowości, mechanikę omówię później, wybieram, że jest pełen energii. Wędrowiec Jordek trafia więc do tytułowej Mitopii, gdzie władca ciemności Lord Sad, bo tak go nazwałem, kradnie twarze mieszkańców, wprowadzając ogólny chaos, z czym uporać ma się, a jakże, nasz biedny bohater i jego przyszli przyjaciele. W startowym miasteczku Jordek dostaje od NPC-a specjalny amulet, który z czasem zaczyna do niego przemawiać, mówiąc, że jest głosem Boga tego świata czy coś w tym stylu i przy pierwszej walce z potworami powstaje w wyniku kradzieży twarzy, Jordek dostaje wybór klasy postaci. Tu wybieram Barda, a raczej to, jak gra wyobraża sobie Barda, czyli dosłownie gwiazdkę pop, od razu budzącą skojarzenia z japońską sceną idolek. No i nie czarujmy się, Bart to najlepsza klasa postaci. Buffy, debuffy i ta sukienka z kokardką. Po wyborze klasy postaci zaś wreszcie ruszamy na pełnoprawną przygodę rodem z RPG-a, gdzie mamy ratowanie świata, dobrych rycerzy, złego lorda i w sumie to nie wiem za bardzo co dalej, bo fabuła nie jest to jakoś szczególnie istotna ani odkrywcza. Po pierwszym starciu Jordek wraca do startowej lokacji, odblokowuje też fryzjera, który daje nam peruki, więc upodabniam awatara do mojej kreacji z absurdów magii i ruszam dalej w świat. Z czasem zaś napotkany mini-boss okazuje się zbyt dużym wyzwaniem, więc do Jordka dołącza uparty rycerz Sir Arashus. Po ciężkim dniu zwalczania zła i pogłębianiu przyjaźni, w tym dzieleniu się bananem, co jak pewnie wiecie z pewnego materiału, w świecie Mitopii jest wyznacznikiem przyjaźni, nasi bohaterowie zatrzymują się w gospodzie. Małe zakupy sprzętowe, wybranie pokoju i kolacja. I tu pojawia nam się kolejna mechanika. Zdobywając w trakcie przygody potrawy, raz na postój w gospodzie, tymi możemy karmić naszych bohaterów, co przekłada się na stałe bonusy w określonych statystykach. Problem w tym, że postacie mają też swoje preferencje i na przykład Sir Arashus zatruwa się od goblińskiej szynki, która zamiast podnieść jego atak, powoduje niestrawność. Z czasem relacja tej dwójki awansuje. Sir Arashus tak lubi Jordka, że chce mu zaimponować w walce, przez co raz na jakiś czas zadaje więcej obrażeń przeciwnikom, a w kolejnych godzinach duet zdobywa podobne perki ułatwiające zabawę. Z czasem też dają sobie znać cechy postaci. Energiczny Jordek rzuca się nieraz na przeciwników, zadając wszystkim obrażenia, przy czym sam też zostaje w ciry. Sir Arashus zaś potrafi ponowić atak w wyniku swojej upartości, albo w ogóle go nie zadać, tymczasowo zwiększając obronę, no bo wiecie, jest zbyt uparty, żeby zadać cios akurat w tym momencie. Niedługo potem też dołącza do nich ostrożny mag o imieniu Heads, a jego przyłączenie drużyna świętuje kolacją. Sir Arashus znowu ma problemy z jedzeniem, po czym razem z Jordkiem miło spędzają czas sprzątając pokój. To znaczy Jordek sprząta, a Arashus patrzy. I nie, Arash, proszę nie obraź się, wcale nie chcę tu rozrypywać ran sprzed lat o to, kto ma zmywać naczynia. Jakoś tak losowo wyszła ta sytuacja w grze. Serio. Następnego dnia nasza Ferajna ponownie spotyka Lorda Sad, a jako że Heads to cienias, no przynajmniej na razie, przed tragedią, w ostatniej chwili ratuje ich wędrowny mędrzec Fangoth, który z marszu staje się idolem dla Headsa i Jordka. W kolejnych wyprawach na szczęście drużyna nie potrzebuje już większego wsparcia. Jordek i Sir Arashus walczą u boku jak bracia i choć Heads początkowo jest zakałą drużyny i ma mały wkład w walce, stara się zaklimatyzować. Z powodu swojej ostrożności czasem boi się w ogóle zaatakować, innym razem zaś wręcz przeciwnie, one-hituje przeciwników potężnym finisherem, bo wiecie, jest ostrożny, żeby dobić ich za jednym razem. Pewnie nabiera pewności siebie coraz częściej, dzieląc pokój z Arashusem, kiedy do drużyny dołącza jeszcze jeden bohater.
bohater, złodziejaszek Pamteusz, który od razu zaprzyjaźnia się z Jordkiem, który z tej okazji organizuje uroczystą kolację i prawi motywujące monologi, aż głodni koledzy muszą go uciszać. Wraz z upływem kolejnych godzin nasza drużyna idzie przez świat jak burza i odblokowuje też specjalne bileciki na różne relaksacyjne wypady po godzinach pracy. W ogóle świat mi topi, musi mieć jakoś ogarniętą gospodarkę, infrastrukturę, bo mimo, że jest atak Mrocznego Lorda i Sił Ciemności, to jednak branża hotelarska, gastronomiczna i kina trzymają się świetnie. Pamteusz i Jordek idą do kina na thriller i dogłębnie analizują jego fabułę po seansie. Hez i Sir Arashur zaś łączą się poprzez wspólną traumę wynikłą z seansu horroru, a następnego dnia wszyscy ponownie ruszają na szlak. W lesie bohaterowie nagle słyszą niepokojące dźwięki, których źródło sprawdza samiec alfa drużyny, Arashur, i okazuje się, że to zwykły kotek. Podczas jednej z walk zaś, Hez coraz bardziej zajmuje stanowisko czołowego DPS-a, aż zatruwa się w walce z demonicznym grzybem i dostaje takiego ataku śmiechu, że przez resztę pojedynku jest wykluczony z walki. Coś jednak musi być na rzeczy z naszym czarodziejem, bo kiedy bohaterowie zaczynają narzekać potem na głód, Hez powoli odchodzi od zmysłów, zajadając się wyimaginowanym posiłkiem, co nie umyka uwadze jego nowego najlepszego przyjaciela z drużyny, Arashusa, który poważnie martwi się o stan jego psychiki. Ukojenie szybko jednak przychodzi w napotkanej karczmie, ale znowu Arashus ma problemy z jedzeniem i nie smakuje mu żaden pokarm. W międzyczasie zaś wzmacnia się przyjaźń między Pamteuszem i Jordkiem, a Łotrzyk daje mu nawet w prezencie lalkę z własną podobizną. Niestety, nie umyka to uwadze Arashusa, który jako że bardzo lubi Jordka, zaczyna pałać zazdrością do nowego członka drużyny i coraz więcej czasu spędza z Hezem, a w wolnych chwilach trenują i robią mięśnie, w imię przyjaźni ma się rozumieć, albo plotkują o tym, kto im się podoba. Okazuje się, że Hez na tyle dobrze odnalazł się w zespole, że nie jest już uzależniony od Arashusa i zaczyna też kumplować się z Jordkiem, na tyle, że idą razem na plażę, kończąc to wypadem na lody. Następnego ranka zaś, wraz z czyszczeniem morskiej jaskini z potworów, charakter Pamteusza daje o sobie znać. Ten, wzruszony losem adwersarzy, zaczyna płakać i nie może walczyć dalej. A kiedy tego samego dnia idą razem z Arashem do kina, Łotrzyk wzrusza się tak bardzo, że zaczyna płakać jeszcze na zwiastunach. Humor poprawia mu się na szczęście podczas miłego spacerku na plaży. Może więc Arashus przekona się do kolegi mimo zazdrości? Czas wolny od ratowania świata, zakupy i nowe perki wynikłe z przyjaźni, jak na przykład ochrona przed mocnym atakiem albo wspólny atak, jeszcze bardziej wzmacniają drużynę, na tyle, że gra praktycznie przechodzi się sama. Na tym etapie też Sir Arashus wreszcie uporał się z jadłowstrętem i znalazł swój ulubiony posiłek – deser lodowy, aż go wywaliło z butów jak jadł. Jordek zaś przestaje chodzić w peruce, coraz więcej czasu spędza z Hezem, dając mu nawet w prezencie zdjęcie w swojej nowej fryzurze. Co? Ale dramy nie ustępują. Arashus próbuje odbudować relację z Jordkiem, dając mu w prezencie ołówek, co zaś powoduje zazdrość, tak zgadliście, Pamteusza, kiedy następnego dnia Jordek i Hez obgadują Łotrzyka, po czym zostają nowymi partnerami od treningów fizycznych. Ciekawe, jak to przyjmie Arashus. No, jak inaczej, jak nie objadaniem się i odkrywając swoją nową pasję, czyli galaretki. Jezu, normalnie zachowują się jak w przedszkolu. W sumie to, wiecie, chodzi o stereotyp. Nie chciałem was obrazić, jeśli jesteście przedszkolakami, zachowujecie się lepiej. Pewnie stanowicie duży procent naszej widowni. Na szczęście kryzysu udało się uniknąć, a uwagę moich rozchwianych emocjonalnie bohaterów przyciągnął nowy członek drużyny, Kuc o imieniu Rołczuś. Pomagający od czasu do czasu w walce Rumak na chwilę uspokaja drużynę. Jordek więc zmienia pokój i sypia w stajni, żeby zakumplować się z koniem, kiedy ten woli zasypiać obok Hezsa. Jordek więc wraca do spędzania czasu z Arashusem, a ten za plecami przedrzeźnia Hezsa, tekstem do kosza z nim, który Mak rzuca od czasu do czasu w walce. Bo tak się składa, że każdy z naszych bohaterów ma takie swoje małe powiedzonko rzucane nieraz w walce, które możemy im ustawić. Arashus więc mówi kultowe można, nie można, kiedy Pamteusz skarży się na to, że spał 4 godziny. Wracając, wraz z trwaniem wędrówki bohaterowie coraz bardziej zbliżają się do celu podróży, oblężonego zamku wielkiego króla Gambralfa, nie śpiesząc się zbytnio i znajdując czas na kolejne wyjścia do kina, spacery czy na kawkę. Kiedy siedzący po drugiej stronie ekranu gracz, w sensie, że ja, praktycznie przysypia w samorozgrywających się walkach z wciśniętym przyciskiem przyspieszenia akcji. O tyle dobrze, że rozgrywka nabiera tempa w trakcie eksploracji, bo Hez tak bardzo zakumplował się z Rołczusiem, że może już na nim jeździć, a drużyna wreszcie trafia na dwór wspomnianego króla. Audiencja jednak nie trwa długo, bo i ten pada ofiarą Mrocznego Lorda, a nasza radosna Ferajna musi ruszyć dalej w świat, by odzyskać jego lico. Arashus zaś tak zbliża się do Heca, że ustalają zasady czystości panujące w sypialni, po czym wyznaje mu, że świat powinien być czysty. Trochę się boję, dokąd to prowadzi. W międzyczasie Pamteusz miewa koszmary, w których widzi pomnik Hez'a.
nie przejmuj się, też takie mam. I tak mają miejsce kolejne walki, kolejne wyprawy, wspólne wyjścia i nawet wspólny camping, gdzie obowiązkowo Jordek i Pamteusz stoją na warcie, gadając cały wieczór przy ognisku. Ale na szczęście nikt o nikogo nie jest zazdrosny, a relacje między bohaterami utrzymują się na zdrowym poziomie, gdzie na drugim planie zaczyna się powoli pojawiać znajoma twarz. Rouchuś oswaja się z każdym z ludzkich członków drużyny, a Rashus otrzymuje od Jordka muszelkę, no cóż, lepszy to niż ołówek, a przyjaźń drużyny zostaje poddana próbie podczas walki z golemem, który zrodził się ze skradzionej twarzy Gambralfa. Synergia perków i zdolności oraz masywne obrażenia ze strony Hetsa i Arashusa w mgnieniu oka pokonują bossa, któremu na łożu śmierci Hetz każe iść do kosza. Po powrocie król Gambralf sowicie nagradza naszych bohaterów i zleca im kolejne zadanie – wsparcie jego córki, księżniczki Yurii. I tutaj małe narzekanko z mojej strony, bo specjalnie spędziłem chwilę dłużej w edytorze, żeby ta wyglądała jak pewna osoba, którą możecie kojarzyć. Ale nie, bo twórcy mieli inne plany i wygląda jak pewna growa księżniczka. Jest to tak niszowy easter egg, że nikt kompletnie się nie połapie w tym. Księżniczka zleca nam sprawdzenie, czy wszystko w porządku z jej przyjacielem ze startowego miasteczka. Bohaterowie ratują tego przed potworami, wracają na dwór, a król zleca im kolejne zadanie. Eskortę ambasadora z odległej krainy, który właśnie przyjechał z wizytą, a który jest narzeczonym księżniczki. I tak ruszają więc do nowej lokacji, schemat zabawy się powtarza, aż między Pamteuszem i Jordkiem wybucha kłótnia. Ci nawzajem oskarżają się o to, że są za mało ostrożni w walce i obrażają się na siebie, ale konflikt szybko udaje się zażegnać, tymczasowo przenosząc ich do osobnych pokojów. I tu niestety muszę przerwać całą symulację, bo okazuje się, że feature, który miał być jednym z motorów napędowych całego eksperymentu, nie działa, przynajmniej wydaje mi się, tak jak powinien działać, bo moi bohaterowie po prostu za bardzo się lubią. Wybacz, dzielny Skrybo Kaspero, nie będzie sequela. Marketing Mitopii kładł duży nacisk na mechanikę relacji, którą w pewnym sensie udało mi się dzisiaj wam pokazać. Fakt, jako gra RPG jest to tytuł płytki, wręcz za proste miejscami, ale ratują to przeurocze sytuacje i interakcje z udziałem stworzonych bohaterów. Trochę tak jak w Simsach, gdy stworzymy rodzinkę z nas samych i bliskich i śmiejemy się z naszych losów. Tu plus jest taki, że jakaś tam fabuła, choć nie ukrywam, sztampowa, jest i wszystko zmierza w jakimś określonym kierunku, więc dopowiadamy sobie mniej niż w Simsach. No i też interakcje potrafią być zabawniejsze, bo dialogi w Mitopii to jednak wyższy level w porównaniu z simowym gaworzeniem. I to wszystko działałoby jeszcze lepiej, gdyby delikatnie podkręcić mechanikę, dodać jej głębi i moim zdaniem wzbogacić te aspekty, powiedzmy, negatywne, to znaczy gdyby bohaterowie mieli więcej wad, więcej było tych antypatii, jakichś takich kłótni, to niby w teorii jest w grze, ale prawie w ogóle nie odczułem takich konsekwencji. Moja drużyna bez większych starań zgrywała się wręcz idealnie cały czas. Ponoć w samej grze, bo osobiście tego nie doświadczyłem, kłótnie bohaterów mogą dojść do takiego stopnia, że na przykład jakiś członek party zadaje mniej obrażeń, bo ma focha na sąsiada, albo dwaj koledzy zaczynają się tak losowo bić między sobą. Tylko że właśnie, jakoś specjalnie nie starałem się udobruchać wszystkich, co jakiś czas tylko zmieniałem pary w pokojach i wszyscy i tak się super dogadywali. A w sumie to szkoda, bo gdyby podkręcić ten, powiedzmy, negatywny element ciut bardziej, położyć większy nacisk na cechy charakteru i rozwinąć to do tego stopnia, że nieraz bardziej niż z przeciwnikami walczylibyśmy z tym, żeby nasi wojacy się nie pozabijali, byłoby to naprawdę coś wyjątkowego. A tak, to faktycznie jawi mi się to jak gra w okolicach siódemki w skali dziesiętnej. I ten niewykorzystany potencjał frustruje szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze, bo już takie gry jak Wasteland 3 czy chociażby Outer Worlds pokazały, że negatywne perki mogą być fajnym elementem zabawy i nie ma co ich żałować. A po drugie, dlatego, że wiem, że Nintendo stać na więcej, a tutaj chyba ciut za bardzo skupili się na tej najmłodszej widowni. Bo wiecie, Nintendo ma taki talent, że choć pozornie dla wielu mogą robić gry teoretycznie dla dzieci, tak okej, te gry są przystępne i mogą się im cieszyć dzieci, ale pod tym wszystkim skrywają często wiele głębszą mechanikę i masę fajnych rzeczy do zrobienia, przez co najwięcej bawią się potem z nimi hardkorzy albo po prostu starsi gracze. Ba, niektóre gry Nintendo potrafią być tak rozbudowane i bogate w content, że powstają nawet książki, jak je przechodzić, a to chyba o czym świadczy. I tu, jak dla mnie, tego nintendowego talentu troszkę niestety zabrakło, choć przyznam, bawiłem się z Mitopią całkiem nieźle. Drobne zgrzyty, których łatwo można było uniknąć, widać też w samej mechanice. Choć możemy włączyć tryb auto, tak nawet domyślnie bez niego, mamy bardzo ograniczoną kontrolę. W walce sterujemy jedynie naszym bohaterem, co rzecz jasna ma jakiś sens, no bo jak dziś widzieliśmy, towarzysze często z powodu na przykład charakteru czy sympatii zachowują się inaczej, niż moglibyśmy się spodziewać.
rozgrywać, a danie graczom kontroli mogłoby ograniczyć ten aspekt rozgrywki, ale kurczę, nie dało się bardziej rozbudować mechaniki, dać nam więcej opcji w walce i jednak jakąś tam kontrolę? Podejmowanie decyzji nie musiałoby wcale podkopywać tego, że bohaterowie robią czasem coś dziwnego wbrew naszej woli. Obok tego jest też sama mechanika charakterów. Mega się zżyłem z moją ferajną i miałem niemały ubaw, jak na przykład Heads bał się rzucić zaklęcia, albo Panteusz doświadczył konsekwencji tego, że ma za dużą empatię, jak chociażby miałem przy moim buildzie w Disco Elysium. Ale ostatecznie takich sytuacji było stanowczo za mało i czuję, że można by było to tylko lekko pogłębić, by rozgrywka drastycznie na tym zyskała. Zamiast jedynie epizodycznych ledwie kilku różnych zachowań, fajnie by było zobaczyć większy nacisk na to, gdyby charakter de facto definiował każdą walkę, a nie tylko dawał sobie znać raz na ruski rok. Ale hej, może też jestem ciut zbyt krytyczny, może to nie miała być taka gra i nie miała na myśli takiego targetu. Może to nie miał być jakiś ogromny, izometryczny RPG, który wciągnie nas na setki godzin i da nam w kość swoją mechaniką i poziom trudności. Nie, to miała być raczej prosta i przyjemna gierka, gdzie tworzymy mniejsze wersje samych siebie i swoich znajomych i oglądamy, jak interaktują w przezabawnej, absurdalnej, wirtualnej telenoweli. No i też warto mieć na uwadze to, że Miitopia jest poniekąd duchowym spadkobiercą Tomodachi Life. Podobnego w pewnych założeniach tytułu z 3DS-a, który jednak stawiał tylko na ten aspekt simowy, więc rozbudowanie tej koncepcji, jakąś tam RPGowość i ciut głębszą, ale i tak płytką mechanikę, to ostatecznie krok w właściwym kierunku dla tej marki i trzymam za nią kciuki. Podsumowując więc, uroczo, trochę niewykorzystany potencjał i chyba bylibyśmy lepszą drużyną niż mi się wydawało. Ale hej, czy happy endy muszą być złe? Może lepiej zakończyć raz eksperyment pozytywnie niż jak w tych wszystkich chorych, patologicznych rzeczach, które robi Mateusz.